Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to Państwa spotkanie. Bardzo dziękuję także organizatorom. Stowarzyszeniu Solidarni 2010, czy podejmują się takich wyzwań i takich działań jednoczących te sfery obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Polonii, Polaków mieszkających za granicą. To niezwykle ważne i cenne zadanie. Bardzo także dziękuję za te postulaty i żale, które padały, także wczoraj przedstawiciel departamentu był obecny. Będę chciał się także spotkać z organizatorami tej konferencji po to, aby zastanowić się, w jaki sposób w działaniach czy w Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ta tematyka polonijna może być jeszcze szerzej obecna. Kluczowym wątkiem konferencji jest działalność organizacji społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego wśród Polonii. A sama konferencja jest częścią projektu, którego zadaniem jest wspomaganie wymiaru obywatelskiego i samorządowego polskiej dyplomacji publicznej i polityki historycznej. Stąd obecność na tej konferencji przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Senatu jest oczywista, natomiast obecność przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przedstawiciela pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w tym wymiarze obywatelskości, budowania społeczeństwa obywatelskiego, polskiego społeczeństwa obywatelskiego, które mieszka tutaj w Polsce, ale jest oczywiście także, przejawia się w organizacjach polonijnych, w organizacjach zrzeszających Polaków mieszkających za granicą, jest także obecne za granicą i pracując nad Narodowym Programem nie powinniśmy zapominać o Polakach mieszkających poza granicami Polski. Stąd też pracując w kancelarii jeszcze poprzedniej roli, miałem przyjemność kilkakrotnie spotykać się, czy to w Londynie, czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, właśnie z przedstawicielami Polonii i słuchać Państwa doświadczeń. Tak jak powiedziałem, powstaje rządowy, narodowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To ma być sekwencja działań, interwencji państwa w rozwój organizacji obywatelskich. Tak, aby to, co dzieje się w Polsce od 90 roku, wspieranie organizacji pozarządowych, umożliwianie im jak najlepszego, jak najpełniejszego, jak najbardziej efektywnego działania w różnych sferach życia społecznego, aby było skrępowane jak najmniejszymi barierami i aby organizacje obywatelskie miały dostęp do zasobów, miały nieskrępowany dostęp do zasobów, aby mogły uczestniczyć w sposób wolny w debacie publicznej, aby mogły być naprawdę ważnym, pełnoprawnym i dobrze funkcjonującym partnerem rządu w dialogu obywatelskim. Narodowy program, bo o tym chciałem chwileczkę powiedzieć i o tym, w jaki sposób organizacje polonijne, czy w ogóle Polonia i Polacy za granicą mogą być obecni w narodowym programie, przejawia się, czy jest obecny w takich trzech, składa się z pięciu elementów. Rozbudowa instytucji dialogu obywatelskiego, zmniejszanie barier instytucjonalno-prawnych krępujących społeczeństwo obywatelskie w Polsce, reforma systemu horyzontalnego finansowania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dwa programy operacyjne, program wolontariacki i program edukacji obywatelskiej. Tym pierwszym obszarem budowy czy rozbudowy instytucji dialogu obywatelskiego mamy w Polsce Rady Działalności Pożytku Publicznego, ogólnokrajową, wojewódzkie, lokalne Rady Działalności. Natomiast brakuje takiej instytucji, która po pierwsze byłaby emanacją bardzo różnych sfer, grup interesu, środowisk, społeczności, różnych organizacji, zrzeszeń, właśnie organizacji obywatelskich.
Rada Działalności Pożytku Publicznego, Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego do niedawna liczyła ze strony pozarządowej kilkunastu członków, w tej chwili została rozbudowana do 30 członków, jest tylko organem doradczym jednego z ministrów, może w zasadzie wykonywać tylko te zadania, które minister jej zleci, zadania konsultacyjne, konsultacyjno-doradcze. Chcielibyśmy, aby w perspektywie najbliższych kilku lat powstała trochę na wzór Rady Dialogu Społecznego, Rada Dialogu Obywatelskiego, która miałaby znacznie szerzej rozbudowaną podmiotowość, miałaby większe uprawnienia, szerszy skład. W tej Radzie Dialogu Obywatelskiego mogłyby zaistnieć te środowiska z całej Polski, nie tylko z Warszawy i z dużych miast, ale z całej Polski, które realizują bardzo wiele rozmaitych zadań publicznych, czy to we współpracy z samorządami, czy samodzielnie. Ta instytucja Rady Dialogu Obywatelskiego to jest też, myślę, zadanie dla rządu, powinna również w swoim składzie mieć reprezentację środowisk Polaków mieszkających za granicą, środowisk polonijnych. To, myślę, bardzo ważne, żeby w dialogu obywatelskim głos Polaków i Polonii za granicą był również obecny. W tym drugim obszarze zmniejszania likwidacji barier instytucjonalno-prawnych krępujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego zidentyfikowanych zostało w tej chwili takich 15 dużych obszarów, w których te bariery występują. Myślę, że dobrym pomysłem jest, aby we współpracy z tymi organizacjami pozarządowymi, właśnie takimi jak Solidarni 2010, czy Stowarzyszenie Odraniemen, Wolność, Demokracja, Wspólnota Polska, czy bardzo wiele jeszcze innych organizacji współpracujących z Polonią i z Polakami za granicą, aby identyfikować te bariery, które krępują współpracę na przykład organizacji polskich i organizacji polonijnych. Jeśli chodzi o system finansowania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tej chwili mamy jeden program rządowy, jeden rządowy horyzontalny wykraczający poza sferę jednego z ministrów, jednego z ministerstw, program wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego. To jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który dysponuje rocznym budżetem 60 milionów złotych. Chcemy tę sytuację zmienić. Po pierwsze, tak przeformułować priorytety w funduszu, aby były one mniej branżowe, mniej nakierowane na realizację takich zadań czysto pomocowych, a bardziej na właśnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ale chcemy także stworzyć nowy instrument, jakim byłby Fundusz Grantów Instytucjonalnych, który byłby skierowany do organizacji pozarządowych mniejszych i średnich po to, aby umożliwić im realizację tych zadań, które niekoniecznie są możliwe do zrealizowania we współpracy i za środki publiczne. Jak popatrzymy w tej chwili na mapę finansowania w ogóle społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to ponad 50% środków, które trafiają do organizacji pozarządowych, to są środki publiczne. W znacząco za małym stopniu polskie organizacje pozarządowe korzystają ze źródeł filantropijnych. Chcemy to zmienić. Ten Fundusz Grantów Instytucjonalnych ma być takim narzędziem instytucjonalnego wsparcia, aby organizacje pozarządowe mogły sięgać do źródeł filantropijnych, ale myślę, że to także jest zadanie do zrealizowania we współpracy z organizacjami polonijnymi, bo zwłaszcza te organizacje, które działają na przykład w Stanach Zjednoczonych, mają znacznie większe możliwości i większe doświadczenie przede wszystkim także w korzystaniu czy w wykorzystywaniu właśnie filantropii niż organizacje polskie. To, o czym pan dyrektor Stąsiek mówił, o rozliczaniu dotacji, często niewielkich dotacji, które jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza dla mniejszych organizacji pozarządowych. Chcielibyśmy temu też się przyjrzeć i to zmienić. Wprowadzić zasadę rozliczania projektów przez rezultaty, a nie dokumenty księgowe i finansowania wielu, zwłaszcza takich mniejszych inicjatyw, finansowania w sposób ryczałtowy. To, co w Unii Europejskiej jest już do poziomu nawet kilkuset tysięcy euro
coraz częstszą praktyką w Polsce, jeszcze do niedawna nie mogło się przebić. I w ten sposób organizacje pozarządowe będą miały znacznie w mniejszym stopniu skrępowane ręce w realizacji zadań, a jednocześnie państwo i społeczeństwo uzyska efekt w postaci rezultatu takich działań, który powinien wpływać na realną zmianę społeczną, a nie tylko na przeprowadzenie jakiejś sekwencji działań, które, jak to wiemy z przeszłości, niekoniecznie czemuś lub komuś służyły. W tych dwóch programach operacyjnych, które rząd ma zamiar zrealizować, czyli w programie rozwoju wolontariatu na przykład, także widzimy obecność środowisk polonijnych Polaków za granicą. Program wolontariatu, wspierania wolontariatu nazywamy Korpusem Solidarności, programem Korpusu Solidarności. Trochę na wzór National Service w Stanach Zjednoczonych. Chcielibyśmy stworzyć taką elitarną grupę wolontariuszy, którzy będą podejmować się długotrwałego, nieakcyjnego, stałego, najtrudniejszych form wolontariatu. Oni za to poświęcenie, za to zaangażowanie długoterminowe otrzymywali oczywiście od państwa pewien system wsparcia szkoleniowego, wsparcia integracyjnego, ale nie tylko. Myślę, że również elementem tego programu Korpusu Solidarności, programu rozwoju wolontariatu, powinny być działania wolontariuszy realizowane na rzecz środowisk polonijnych, zwłaszcza tych środowisk polonijnych, które takiej potrzeby, takiej pomocy najbardziej potrzebują. No i wreszcie obszar edukacji obywatelskiej. Tak jak my ją rozumiemy, to jest uczenie tych umiejętności, postaw, wiedzy o tym, jak być aktywnym obywatelem. To jest oparcie edukacji na tradycji, na historii, na tym, co naszą polskość konstytuuje, ale także pewne elementy edukacji globalnej, czyli odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za potrzebujących, odpowiedzialności także w tym wymiarze globalnym za tych, którzy gdzieś potrzebują pomocy w świecie. Myślę, że tutaj organizacje pozarządowe, polskie organizacje pozarządowe i organizacje polonijne mające różne doświadczenia, czasem organizacje polonijne znacznie bardziej poprzez swoich członków żyjących właśnie w społeczeństwach zachodnich, znacznie lepsze, większe, dłużej trwające doświadczenia w takim kształcie edukacji obywatelskiej, ta współpraca może przynosić ciekawe owoce. Współpraca organizacji pozarządowych w ramach różnych programów finansowanych zarówno przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy przez Senat, który w tej chwili ponownie przejął opiekę nad środowiskami polonijnymi Polaków za granicą, ale także w ramach innych programów rządowych. Wszędzie tam, gdzie przejawia się w aktywny sposób społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy w programach rządowych pamiętać o Polakach, którzy pracują w organizacjach obywatelskich i mieszkają za granicą. To nasze priorytety i zapraszam do zarówno przygotowania ostatecznej wersji Narodowego Programu Solidarni 2010 uczestniczą w zespołach eksperckich, także inne organizacje pozarządowe, jak również potem do współpracy przy realizacji tego Narodowego Programu wszystkie środowiska obywatelskie w Polsce i za granicą. Dziękuję bardzo.